No, jeżeli chodzi o Kubricka, to jest wiele filmów, które poraziło mnie, bo to i Mechaniczna Pomarańcza, i oczywiście Full Metal Jacket, i Shining, i no, to są filmy, każdy z nich jest jak gdyby taką osobną wyprawą. No, można wokół każdego z tych filmów zbudować twórczość. Ja miałem szczęście poznać Stanleya Kubricka, jak kończyłem, jak robiliśmy udźwiękowienie mojego filmu Więzień Rio w Pinewood Studios. I jeden z pracowników tam znał Stanleya Kubricka i grał z nim w szachy i zaprosił. I Kubrick łaskawie rzucił okiem na ten mój film. I dla mnie było szokujące, jaką on ma głębię pamięci wzrokowej. To coś niezwykłego. To jest jeden z tych filmowców, który wyznacza w ogóle takie nowe wymiary kina. Dość okrutne w jego wypadku i piękne. Ale to jest mistrz. Także bardzo się cieszę, że w końcu do Polski trafia ta słynna wystawa artefaktów z jego filmów, bo obcowanie z tego wymiaru filmowcem jest, wydaje mi się, ze wszech miar potrzebne dla dzisiejszego kina, które coraz bardziej grzęźnie w takich rzeczach bezwymiarowych trochę. Zapraszam na wystawę Stanleya Kubricka do Krakowa i cieszę się, że w końcu udało nam się ściągnąć tą wystawę do tego pięknego miasta.